Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę Wam przedstawić liśćce. Takie oto zwierzątka. Które wyglądają jak liście. Polska nazwa to jest liściec zielony. I tutaj widzicie samca i samicę i rozpoznaje się je, jak one są dorosłe, bo jak one są małe, to prawie nie widać różnicy. My też myśleliśmy, że mieliśmy dwie samice, a potem się okazało, że samiec i samica. Samiec osiąga od 5. Samiec osiąga do 5,5 cm, a samica od 6 do 7. I żywią się ogólnie liśćmi jarzyny. W lato można też im dawać liście maliny i dębu. Jak się boją, to zaczynają się kiwać. Zachowują się jak prawdziwe liście na wietrze. Samica ma skrzydła, ale nie jest zdolna do lotu, bo jest za duża. A samiec potrafi latać, bo jest mniejszy. I samica składa do 10 jaj tygodniowo. Jajko. Bardzo duże jajko. Jest bardzo chrupiące, bo jest w skorupce. Teraz pokażemy Wam jajka. Tutaj mamy pojemnik z jajkami. Mamy jajek około 20, a patyczaków to na pewno więcej. Do hodowli potrzebujemy terraria z włóknem kokosowym albo z ręcznikami papierowymi. My mamy na razie ręczniki, bo one składają jajka. No i a jajka są brązowe, no i ciężko by je było znaleźć. Im trzeba wsadzić im liście, którymi się żywią i na których żyją. I wkładamy im liście jarzyny, może to być też liście dębu albo liście maliny. Trzeba utrzymywać temperaturę i wilgotność. Wieczorem można im spryskać o takim spryskiwaczem. My im pryskamy codziennie wieczorem, żeby mogły się też napić. Są to zwierzątka dobre dla początkujących hodowców. I nie warto się ich bać, bo one tylko chodzą. Są też inne rodzaje pchlin. Tutaj jest etykietka. A po polsku to jest liściec brązowy. Ale niestety nie przeżył, bo miał jakiś problem z nóżkami. No i mieliśmy go też w hodowli, ale niestety. Dzięki za oglądanie. W kolejnych odcinkach pokażę Wam moje pająki. Jeszcze nie wiem którego, ale jakiś będzie. Więc czekajcie na kolejne odcinki.
To tyle na dziś. Pa!